Ale kto mówi kurwa? No, ten Żyd. Zanim skończy, to już zapomnij. On jest dyrektorem przecież. Mówił. On jest dyrektorem gazety, nie? No. Śmieszne. Pachciarz, panie dyrektor. Obrzydliwy Żyd. To nie lubisz tego Michnika? Nie, nie cierpię. Nie cierpię i w ogóle sobie tej gazety. No dzisiaj jego nigdzie tu nie wyłowisz, tego Michnika, na szczęście. Najbardziej taka formacja, której najbardziej nie cierpię, to jest ta kłamliwa żydowska Gazeta Wyborcza. Gazeta Wyborcza, no ale wiesz, czasem te informacje, ogłoszenia drobne. No drobne ogłoszenia, to tak. I to jest wielka sztuka. A nie wiem, czy ty wiesz, Jaśku, że ta dyrektorka jest, zdaje się, Irek, mówił, Żydówką. Wróblewska, Hanna Wróblewska. Czy no Żydówki ta mają Hanna? Żydówka z Nowego Jorku, ta Wanda Rapaczyński. No właśnie. A ta uczyło to co, nie? Zresztą znała ją nawet tą Rapaczyński, tutaj Lidia. To Lidia, no. Ja? Tak, mówiła, że na jakimś spotkaniu właśnie. Nie, ja tego nie mówiłam. Kiedyś mówiłaś, że przez omyłkę się... Już teraz się nie zarzekaj, że z tymi Żydówkami się zadawałaś. Bo za późno, bo my to zapisujemy z Jankiem Witkiem wszystko. Z prowokacji. No. Chcesz pączka? No to weź sobie. Tam najwyżej. Podziel się z Jankiem, weź na pół i zjedz szybko. Nie chcę, no nie chcę, ja nie chcę, na noc nie będę się obżerał. On nie będzie się obżerał na noc, no bo to jest za tłuste, wiesz, i te pączki i tak dalej. Tak to nie będę spał całą. No. Także to... słuchaj, my to zapisujemy, z jakimiś ty Żydówkami się zadawała. Wszystko. Ja się nie zadawałam, głupie baby i tyle. No. Nie ta Rapaczyńska, to ona może mądrzejsza jest jedna, nie Jaśku? Tak, ale ona ściągnięta ma jakiejś w Citibanku w Nowym Jorku pracowała i ją ściągnęli, żeby ona management zrobiła odpowiedni tej żydowskiej tanzbudy. No, no. A Gronkiewicz w Londynie. Tak, nie, ona... Nie. No, no, no. A tak, tak, ona była jakieś w Londynie, tak oczywiście na posadzie. Nie, nie, bo ty mówisz o tej drugiej, a ja mówię o Gronkiewicz. Tak, a ja mówię o Rapaczyńskiej. No, 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 no. Która z Nowego Jorku ściągnięta przez Żydów, żeby, wiesz, ustawiła strukturę organizacyjną tej tanzbudy. Mhm. Tanzbudy? Właśnie, no. To wiesz, ona się wycwaniła w tych bankach i ona sobie, wiesz, sobie dobrze teraz poczyna. Nie, już, już odjechała, bo ona tylko była na taki wiesz, krótki okres, tak. Tylko po to, żeby postawić na nogi tą tanzbudę żydowską. Tak, 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 oczywiście. A jakie obrzydliwe miejsca sobie znaleźli na siedzibę. Jakie? No, no były przemysłowe dzielnicy na Czerskiej, przy tam zakłady przemysłowe były. Ale wiesz, przynajmniej ten budynek nowoczesny jest, to nie można powiedzieć. No ale tam był zakład przemysłowy wcześniej. No, no, no. Na tym miejscu i to zburzyli tą halę i zbudowali tą tanzbudę. No, no, no. Żydowską. Takie obrzydliwe miejsca. A dlaczego? Bo większość z nich, z tych piekielnych Żydów, mieszka w Skolimowie Konstancinie. A, żeby blisko mieli. Cała ta ferajnia wschodnia, doszli ci Żydzi, bardzo są czuli na zanieczyszczenia spalin. A bo, po to, żeby dzieci się dobrze rozwijały, te babuszki żydowskie żyły w komforcie, to oni sobie myśli, że będą w tym mieście ogrodzie mieszkali, Konstancin Jeziory. Oni są wrażliwi na choroby, tak? Ci Żydzi? Tak, tak, tak. No. Wszystkie choroby łapią, te, które są, istnieją w powietrzu. Bo to stara rasa. Także ty, Litka, zawsze mów, że jesteś zdrowa. Nic mi nie jest, nigdy nie mam tego dosyć. I zawsze mów tak. No. I po głowie sobie tak tą butelką pustą, bo głowa też pusta przecież. Trzeba, wiesz, postukać się. No, no twoja przecież kuta na cztery gwoździe jest pusta. Nie swojej głowy. No. Także Rapaczyński. Tak. A czasem Rapaczyński to nazwisko jest Elżbieta Kłaczany, jest węgierskie nazwisko takie. No właśnie, jest, takie ja tu mam jechówkę. Przesady. Mam tu jechówkę jedną, to ona jest, wiesz, Kłaczany, Elżbieta Kłaczany. Dlaczego? No i ona nie jest Węgierką żadną, ale może tam gdzieś dziadkowie, może. No, może gdzieś tam jacyś tam, wiesz.
Pamiętaj, po tym jak się napijesz, to od tego potem może na łeb zlecieć. Nie, nie, ja to nigdy tu nic nie stawiam. Dobrze. Ten przynajmniej osobimy się, bo niektórzy to pod nóż podłażą nawet. Potknięcie się. Pod nóż podłażą niektórzy. Tacy są niedelikatni, nieobliczalni jakby. Jako mój, jako mój, tyś jesteś mój. Tak. Nie, no bo wiesz, bo ja teraz o Michniku śpiewam, o tak autorytecie. No, o Michniku? Nie, o tym Irku twoim. A o Irku? Nie, tam. Pijaku mój, On nie jest pijakiem, bo jak on nie ma, to nic nie wypije i chodzi wściekły. No i cała prawda. Nie ma, to wiesz, chodzi wściekły i trudno. Ja mówię, proszę się wściekać na Matkę Boską swoją i koniec. No. Nic na to nie poradzisz. Irek z tych. No dawno też go nigdzie nie było. Ja ci coś powiem. Ludzie to robią sobie przerwy w tych różnych wizytach. Robią sobie przerwy, bo mają dosyć może samych siebie. Ludzie mają dosyć samych siebie. Strasznie jest duszno. Duszno, tak. Bo zobacz. Nie można otwierać okna. Pomimo deszczu. Tak. Nie można spać. Jest strasznie duszno. Dlaczego? Dlatego, że jest 30 prawie stopni. To jest tak strasznie duszno. Że tu duszno. No, czasami otwieram okno, żeby tak sobie. Dlatego, że jest 30 prawie stopni. No. A jak ty myślisz, a co ty tam naczytałeś w tym komputerze, że w jakim etapie są, na jakim etapie są ci Żydzi, że co? Już panują? Nic oni nie będą panować, bo jest, wiesz, kontrowersja. Ale ich jest przecież mniejszość, a Arabowie ich zjedzą przez samą dzietność. Czy dlatego się rozmnażają te Arabowie, tak? Nie, oni się szykują do ewakuacji. Gdzie? Na Marsa? Nie, do Judeopolonii. Tutaj na pogranicze Ukrainy i Polski. Cała wschodnia Polska to będzie przez Żydów. Tak, a to taki przyjmiemy z otwartymi ramionami? Tak. Jakoś wątpię. No, właśnie. Przyjmiemy, bo już wypłacamy odszkodowania Żydom. No nie, biedne państwo, to już wszyscy bezczelności. Oni dostają 10 tysięcy euro. No nie, za to, za ci do ulicy. Mogą się zgłosić do ambasady i to będzie. Bezczelność. A państwo skąd ma? Drukuje? Nie. Ma wyznaczyć pozycję przez też Żydów. Tak. Żydowi przez władzę. No. Umrzeć. Tak, obrzydliwie. Tak. Oni przejęli przez władzę. Komuniści im przekazali władzę przez 89. Czyli komuniści też ten się może wzięli, jakby nie. Umieją współpracować, no. Wiesz? Nie, ale oni tylko ze swoimi, innych to mają za nic. No ale Witek mówi, że z komunistami się dogadali. A, no bo wiesz. No. Z tym Jaruzelskim, który też... I ten Jaruzelskim. Żydem. No jak to, bez przez Szlacheckiego, gdzie nie, no. Podobno miał sforsowany całkowicie życiorys. Dzisiaj Jaruzelski gdzieś był na wystawie, podchodzi on. Jakoś w domu. No, no jak to? To ty nie wiesz? Czasem tak jest sfałszowany, że ty byś nigdy nie usłyszała, no bo oficjalnie też nie powiedzą. Oficjalnie też nie powiedzą. Dobrze. Także wiesz, niech się wypchają, niech się wysrają, niech się wykopcą, niech się wypują, niech się wyszczują. No. Na kłamstwie to wszystko się... Na kłamstwie, Litka. Widzisz? Wszystko to się opiera na kłamstwie. A jaka jest polityka? Polityka jest diabla, diabelska. Bogiem tego świata jest szatan, diabeł, mówi Słowo Boże. Myślę, że tak, najlepszy dowód, jak oni ze sobą rozmawiają, jakby słownikiem prosto z piekieł. Tak. Czyli taki diaboliczny, kurwa, ty chuju na przykład jeden do drugiego. Tak mówią. No typowy taki język piekieł, czeluści piekieł. Język piekieł, tak. Oczywiście. No, który to normalny facet do drugiego mówi ty chuju? No. Nie. To ten Belka do tego Osiemkiewicza. To znaczy, że nie szanuje tą drugą osobę. No. Mhm. Że nie szanuje tej... Tak. Wymaga, prawda? Szacunek. A tu nie ma szacunku.
Właśnie, a tu nie ma szacunku. Także no widzisz. Zbrodniarze, no. Autentycznie. Taka polityka jest, niestety. Czy to jest język zbrodniarzy? No język zbrodniarzy. Język. Szkoda, że nie ma jeszcze trybunału takiego specjalnego, ale tak. Norymberski, który by ich wsadził do więzienia. Za te ich rządy idiotyczne, bezczelne, kłamliwe. No polityka na tym się opiera, no niestety, bezczelni, kłamliwi, nieszczerzy to słabo, chamscy. To jest służba własnej żonie, no. Żeby była bogata. No. To jest taka służba. Specjalna. Nie tak powinno być rozumiane. Kiedyś moja polonistka wrześniowska stała i powiedziała, czy wy wiecie, że minister to jest służący, że wy macie służyć Polsce? No. Tylko kto to tak rozumie? A czy wy wiecie, że ja, jako Nowak, mam służyć nie Polsce, tylko swojej żonie? No właśnie. Która jest chytra jak cztery heble poheblowane, stolarskie. Mm-hmm. Chytruska taka typowa, prostaczka, która wyciska z tego chłopa maksimum pieniędzy. A później odjedzie na zawoł albo na byle. Nie, ona potem rozwód weźmie, jak ten stwierdzi, że on już jej nie przynosi tych kolosalnych pieniędzy, no to po co jej? Minister to służba, a te wszystkie najważniejsze to są dupki, bo Unia Europejska powyrównywała i mówi, macie być równe jak w komunizmie. Wszystkie dupki jesteście. No bo to jest eurokołchoz. Szare strefy. Eurokołchoz. No. Szare strefy. Nie, nie. Najlepsza była ta Bieńkowska, kiedyś ryczała takie śląskie pieśni w mundurze górniczym, z tym potworem. Tym pijakiem z Gdańska, z tym Tuskiem. Ona taka ten, taka jak to się mówi, na Ślązaku no. Churyska czy jakaś tam? Chanyska. A churysa to ona jest. Bo... A churysa z taką gębą jak patelnia. No, Wstrętna baba, taka typowa koniunkturalistka, a jednak zamieszana w aferę węglową strzeliła sobie w łeb, tak? A, to ty mówisz o tamtej. To jest Ślązaczka jakaś inna. No. Dlaczego gdzieś się należało pokazywać w przedszkolu, jak widzicie? I już co, jak należy mieć zęby. Przykład godny podziwu. A ty wiesz, że myśmy spali, a dwie baby do nas tej padły nad ranę. Jakie baby, no? Na sprawdzanie stanu wody. No ale chwileczkę, no przecież w rurach. Zamknięte ludzie. Nic nie szkodzi. No to jak padły przez kobiet? Zadzwoniły, ciemno było, a myśmy się jeszcze spali, a te baby zaczęły z latarkami. No dobrze, aby tak w gaciach przepraszam. Tak. No i co, nie przeraziły się? Nie, bo latarka ważniejsza jest tam woda, a co to będzie? Może. A może chciałby was zbawić? Nie. Chodziło o stany wody. To na której licznika. One były? Nie wiem, przed dziewiątą. Aha. No to mieliście ekstremalne przeżycia, chłopcy. Nalot i babiszonów. No. I też z latarkami, bo tak ciemno było, że nic nie było. To musieliście swoje sloty bronić. No. I jak one się rzuciły na te rury, wiesz, bo musiał podświetlać stany, a latarką, bo nic nie było, bo tak ciemno. A to wędrzyje, bo się boją pojedynczo. No, może i tak. Nie, wędrzyje, bo musi być świadek. Aha. A no tak. Że na przykład zgwałcona została. No wiesz, to już nie bywa, capi się jakiś wiesz, albo jakaś idiota nas nie ubliża. Ludzie są różni.
Poza tym duże zarota mamy w tym domu. No, jakiś lubieżny dziadek zawsze podskupywać. Ale to było komiczne, wiesz, takie rzeczy to tylko w dobrych, wiesz, komediach. A jak szybko, że się z tych metrów wyskakiwali? Momentalnie, bo to, wiesz, te baby już tutaj prawie że brzmiwali. A... się bardzo śpieszyło. To kurczę, jak bezpieka. No, NKWD. Schodzić, no. I dlatego do pociągu i do tego. No tak, bo woda jest teraz na wagę złota, słuchaj, no przez każdemu licznik oddzielnie sprawdzałem. Nowy wymysł bzdury, no. Nigdy tego nie było, przecież woda była po prostu skromnie, ale jakoś tak korzystali, a teraz widzisz, niestety jest wyliczana i oni co pewien czas... Teraz jeszcze ludzie angażują, przecież to też czas i pieniądze. Kolejny wyczyn żydokomuny. Sprawdzanie wody. Boże, ludzie. Ale zawsze mówią Żydokomuna, co to ma znaczyć? Ja to widzę, że jak ten o tym papieżu mówi, że to katolicy z Żydami rachla, a nie Żydokomuna. To się wszystko tak pokręciło, rozlało, że ten wiatr... W ogóle taki miszmar, że nie wiadomo kto jest z kim. To jest z kim? Taki jad rozlany, proszę ciebie. Tak, tak, oni pełnili rolę. Katolik się stał komunistą, komunista katolikiem. Tak. A tak, 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 tak. Wszystko tak, role im się pomieniały. Tak. Tylko kaczony stoją na straży ciemnowyrodu. No. Nie zmieniają się ani na jotę. No nie, nie, to tylko jeden kaczor, bo tamten już zestrzelony nad Smoleńskiem. Co za maniak z takim uporem, bo ciągle gdzieś te demony wypopują. No. Na nich, że nie lubię podpływać. Właśnie nie wiadomo, kto jest większy, czy ten z muchą, czy on. Każdy w swoim rodzaju. I teraz z muchą to się chyba nie chodzi? No nie, ale ja mówię o tym, o Korwinie. No, ale słuchajcie, jak on tam wystąpi w tej Brukseli, bo jakiś tam kabaret będzie. Jak go dopuszczą do mównicy. No jak już tam pojedzie, to chyba go dopuszczą, bo... No ale jak zacznie pleść te swoje trzy po trzy parafiny. Polacy może sami by go nie dopuścili, ale on tam wyskoczy. No na pewno. Wyskoczy jak Filip skolopi do mikrofonu i zacznie swoje trąbić. Także proszę Państwa, proszę słuchać. Polska nadaje i Korwin-Mikke wtedy wiesz. To pta się zabije odosłownie, jako stąpliwa. Całą prawdę powie o Lidce. Tak. Całą prawdę. Wszystko wyśpiewa o Lidce. Także słuchajcie, bardzo pozytywnie myślmy i dzisiaj dzień jest bardzo pozytywny. Bo nawet w tej zachęcie była wystawa lata 60. Kosmonauci, kosmici i wszelcy... A czy były brzydkie baby, czy ładne tam? To znaczy ta Tiereszkowa, były te zdjęcia takie... Tak, gdzie... ale mi chodzi o te tak zwane kuratorki. A te, słuchaj, Wróblewska to jest jak Wróblewska. Czarne włosy w okularach, ale Irek strasznie jej nienawidzi, bo ona po galeriach chodzi z pieskiem jawnikiem na rękach i ciągle bajki opowiada. Ja mówię, daruj, tam nie chce chodzić z jawnikiem. Ale kuratorka była obrzydliwa, młoda taka dziewczyna i mówiła strasznie przez nos, że ja tę kamerę, to mi się odłączyło. I rzeczywiście jakiś tam chodził z ogromnym aparatem i błyskał, robił zdjęcia i on potem w las się podniecił. To jakieś sporo tam jednak chyba tych Żydów było, bo jakieś takie czarne te kudły, te włosy. Także ta kuratorka nie była udana. Ale powiedziała, proszę Państwa, nie będziemy długo mówić, zapraszamy na wystawę. I żeśmy pierwsi z takim wiesiem z Londynu weszli na tą wystawę na górę. A na dole już dość szybko był taki bankiecik, proszę Ciebie. Wiesz na co? No. Na kartki. To znaczy nie te reglamentacyjne, tylko one miały na kartce nazwiska spisane.
No ale wiesz, myśmy tam weszli, tam 7, 8, 9 osób, kto pierwszy, ten lepszy, się chrzaniłyśmy na ten cały bankiet. Natomiast potem przy lasoochroniarz, wiesz, i nikogo tam, wiesz, ja nie wiem, albo tę karteczkę, także, albo na kartce wpisane nazwisko. To była bardzo poważna wystawa. No ale skąd to nazwisko? Skąd wiedziałeś? To kto pierwszy w las chytrze, to... bo to wiesz, głupie dziewołchy stanęły i pierwszy rzut kto... A czy była taka, która zbiera kiełbasę na pajdami do torby? Nie było. Nikogo od nas nie było. Właśnie był tylko Tadzio, malarz z Francji, który tak ładnie wygląda, on się ładnie prezentuje, jest taki poważny człowiek, ale widzę, że przyjechał niepotrzebnie z Francji do tej Polski, bo on tutaj się źle czuje. I nawet na tych wernisażach. Nawet wiesz, jak wtedy Jan Szul, co prowadził w dzienniku Wiadomości, miał wystawę, wernisaż, a on mówił, my nie możemy jako malarze na to pozwolić, żeby Jan Szul tu malował, był kim innym, teraz niedługo nie będzie wpuszczany w ogóle do galerii ten Tadzio z Francji. Ja mówię, Tadziu, masz trochę tego racji. I nie wiem, jak on tam, czy on wszedł na ten bankiet, myśmy wyszli, nacapaliśmy się, uciekliśmy z tego, a oni posyłali tych ochroniarzy takich, że z tymi dziołkami. A jaki to jest ruch, jak ta baba całą tacę do torby ładuje, to jak to ma? Nie było, tak były piękne kobiety weszły, takie szlachcianki i dzięki temu myśmy oszukali te głupie baby, co stały z tą listą. Bo one miały kartkę i na kartce lista, nazwiska. I myśmy gdzie jest kariera dla tych chytrusek, które takim jednym ruchem całe pół miski do toreb? Kariera na ulicy, bo one, proszę Ciebie, polazły tam do karykatury. Okazało się, że tam, proszę Ciebie, wernisaż był, ale on się szybko skończył, ten wernisaż, tam mało co było i one przegrały. Natomiast tej... Batalii ozywności. Tak, natomiast w Zachęcie bankiecik były Kabanowski, bardzo dużo tego było. I proszę Ciebie, i tego wina, tylko że my się zobaczyli... A czy widziałaś taką bitwę na pół miski kiedyś? Były bitwy. Tak, wrzeszczą na siebie, się kłócą, tak. Nie mają sobie. I po prostu, wiesz, kłócą się, nie rozumiejąc, że robią źle. No. Bo jak robi się głośno, no to ktoś przyleci, jak nie ochroniasz. Ale one się kłócą o te pół miski. Kto o te pół miski, no. Także po prostu ta Żydówka Wróblewska Hanna zrobiła bankiecik, na kartce były nazwiska. No to przecież wiadomo, że jak człowiek nie jest wpisany na kartce, no to przecież jak zmyśli swoje nazwisko, to nie wejdzie. Także tam było parę ludzi eleganckich, ubranych, którzy wychodzili z Zachęty, nigdzie tam się nie dostali i tam już nawet nie walczyli, po prostu może i nawet nie chcieli, bo to wiesz, na głupiego Jasia człowiek wychodzi wtedy jakoś tak. A po co jeszcze tam żebrać, czy co? Daj spokój. No najważniejsze, że tam nie było tych chytrych babek. Nie było. Ani Irka, ani Breżniewa, ani tej Maryli, tej złodziejki, ani tej Danusi, która przez Irka jest nazywana świnią. I po prostu nie było Rity. A ty wiesz, wczoraj jak w tej reducie ja chodzę, ja mówię, niech pani powie, gdzie tutaj jest ten taki kilogramowe takie masło Rita. A ona mówi tam gdzieś. Ja mówię, no, proszę sobie wyobrazić, że w ogóle nie ma. No, są takie malutkie i strasznie drogie. Ja mówię, szukam Rity. To jest taka Rita ruska z cerkwi, która po prostu nawet mówiła, że ona nie jest wcale prawosławna. Ja mówię, no mów co chcesz, ale w cerkwi paliła świeczki żółte, cienkie. Przecież ja wszystko pamiętam. Katoliczka nie pójdzie do cerkwi i nie będzie świeczek żółtych paliła. Tylko pójdzie w tył zwrot, naprzód marsz. No bo ty to jesteś taka ekumeniczna, ale taka Rita, jak ona do toreb chce wkładać, to gdzie ona ci świeczkę kupi za złotówkę? Trzeba 2 złote albo 5 złotówkę. I ta Zośka sprzedawała po złotówce świeczki zjełczałe. A raz to nawet powiedziała, a dzisiaj będę rozdawała za darmo. Ja mówię, słuchaj kochana ty moja, pewnie, że porozdawaj, to przecież te prawosławne też są biedne i nie każdą stać na taką świeczkę, czy jeszcze po 5 zł Zośka chciałaś. Jest tam taka pani Zosia, prawosławna, jest. Ona w Jaszczyku sprzedaje, tam nawet książki
takie drobne, no bo w Anglo-Ameryce Białystok literatura jest przebogata. A tutaj to ona ma jakąś książkę, jakiś ten taki odpowiednik, może wiesz, jak to książeczka do nabożeństwa, takie proste, coś proste. No i już, Zośka. Także no nie było ani Maryli, ani Danusi, ani Rity, ani Breży, bo oni do karykatury polecieli. Albo jeszcze było trzecie. Tylko, że internet zawiódł i w internecie nie ma nic. Tylko ta zachęta. Specjalnie, żeby tylko zachęta, żeby ludzie szli do domu i żeby nie łazili po Warszawie, bo deszcz pada. Także wiesz, Jaśku, nie było tych twoich ukochanych. Weszły takie to jedna babka, ale ona do mnie na ty, tak się spoufaliła, tak elegancko wygląda, parę osób tak elegancko wyglądających weszło pierwszych bez sprawdzenia, a potem wiesz, no, ot, katoliczki. Także wiesz, troszeczkę inna forma zorganizowania w tej zachęcie, że karteczka i nazwisko, ja wiem, kiedy one tak zrobiły, to jest taki bankiet jakiś taki wyskokowy, to wtedy kartka i nazwisko, a to takie byle co, tam wiesz, jakieś tam poskubać tych kanapeczek i tam nic takiego, wiesz, jak to się ta hołota potem pewnie rzuciła, no to tam w sekundzie to obżarli. Taki głód jednak panuje w Warszawie, prawda? Głód jest w Warszawie, nie mają co jeść. Nie mają co jeść. No, nawet ta Bernadetta, no, mówiła, że dobrze, że ta siostra jej tam, czy kto tam przesyła jakieś pieniądze, bo ona by tutaj z głodu umarła, a jeszcze jak teraz nie pracowała. A co tam Roger, czy będzie jego obiady gotował, a ten ojciec będzie podglądał? Że ktoś tu ją karmi, a jeszcze ją okradli z telefonu. Ja ci coś powiem, to jest biedna dziewczyna. Wiesz dlaczego? Ona mi mówiła, a ja mówię, a ile ten telefon kosztował? A ona mówi, 100 tam i 30 ileś. No to tani telefon, przecież ja mam taki ten czerwony, to za 178, on jest ni drogi, ni tani, wiesz, ale są dużo droższe, naprawdę dużo droższe. No to więc, takie tam 100 zł, to... Ja mówię, słuchaj, albo będziesz trzymała przy sobie, albo daruj to wszystko. Aha, i darujesz. Trzymała przy sobie, już więcej, żeby cię nie okradł. Pilnuj i puść to płazem, daruj, bo jesteś mądrzejsza, a mądrzejszy głupiemu, wiesz, przebaczy, przepuści, jakoś ustąpi, jak to się mówi. No. Bo ten ojciec, ona mi opowiadała, że to jakiś złodziej, że był gdzieś w supermarkecie, że on tam kradł na takim stanowisku i ma w domu pełno rzeczy kradzionych i proszę ciebie, że ona zadzwoniła, podała do ochroniarki jakiś tam, że tam jest taki facet, żeby tam jego iść sprawdzić. Tylko ja nie wiem, czy ona konfabulowała, czy ona zmyślała coś, ale chyba prawdę coś powiedziała ta Bernadetta. No, ja mówię, słuchaj, a jak chcesz, bo co ci ma rządzić to, bo ona mówi, bo on mną pomiata. I przez ten telefon, że ukradł jej ten telefon, to pomiata. Ja mówię, słuchaj, to jeżeli uważasz, że tego, no to idź na policję, oni ściągną, dopóki jeszcze parę dni, ściągną ten telefon co do milimetra, gdzie on leży i wtedy zabiorą mu wszystko, co tam on ma podejrzane, bo ona mówiła, że i na policji był 10 razy. Ale za co? No za różne takie... On po prostu... Co, reperuje telewizory? Jakieś coś tam, takie części, wiesz, gdzieś tam podkradnie po prostu. No, to teraz mówiła, że gdzieś w supermarkecie, to ona nawet ochroniarkę poinformowała, żeby pójść sprawdzić. A ja mówię, ale dlaczego ty tak... jakby na swojego, bo to w jednym domu mieszkacie i tak się chciałeś poskarżyć. Nie, to ludzie to mafię tworzą, to kryją, albo przynajmniej nic nie mówić. Dlaczego ty tak się poskarżyłaś? A ona mówiła, on jej dużo przykrości zrobił, już dążył. Widzisz? I ta dziewczynka mała złamała rękę, ona mówiła, że była z nią na przychodni, była tutaj w gipsku, kładali same, mówi, problemy. Ona jako ten, wiesz, pomocnik i nic za to nie ma, jeszcze, wiesz, i pamiętają jeszcze nią.
A są takie filmy, że albo jakiś tam Kopciuszek mieszka, albo jakaś tam, wiesz... No to w przeszłości, no niestety, i w czasach różnych we Francji, to przecież ile ludzie krzywdę, a z Murzynów ile ściągnęli do Ameryki, ile tam cierpiał. Jeśli Ameryka to niebiańska. Wszędzie mieli Murzynów jakichś takich jak niesłużących, to na plantacji, jak niewolników, to ciężko pracujących. Strasznie, no. Ona tutaj dużo opowiadała, ja mówię, no to zdecyduj się, kochana, bo jakbyś jeszcze poszła teraz na komisariat, to on by aparaturę włączył i zaraz by ten telefon znaleźli. A jak już by ten telefon znaleźli, to jest kradzież. To na 2 lata by go do więzienia wsadzili. To wtedy byś miała mieszkanie wolne. No dlatego, że jak ukradnie, jeszcze się nie przyznaje, wiesz, oszukuje ją, no to przecież to nie trzeba nawet udowadniać. To jest jak na dłoni gotowy dowód, jak na patelni czyste. No, danie. No i tu pogadała Bernadetka i poszliśmy i to. Rodzica pojechała 143. A może ona pojechała do tego akademika, co ona tam gdzieś, nie wiem. On tak tylko jedzie do Metropolitechnika. No to już tutaj... Na Saski ona siada 140, czy ja wierzę, 520, coś tam. Widzisz? Jakie ma życie nasza Bernard... A ty wiesz, co ten Roger powiedział? No. Że on powiedział, że on wcale by jej nie bronił. To znaczy, że jak ona poszłaby na policję, zadzwoniła, to on by nie przytaknął jej, rozumiesz? Mhm. Czyli, że nie stanąłby po jej stronie. Patrz, jaka świnia. I ona mówi, ty słuchaj, on ma, mówi, jakąś schizofrenię, mówi, jakąś chorobę ma, wariactwo, mówi. To przecież to ja pójdę na policję i się wygłupię tylko i się ośmieszę. Ja mówię, się nie ośmiesz, tylko jak jesteś zdecydowana, ale ona była bardzo zdecydowana. A to pójdź, oni tu przyjdą i po prostu, wiesz, telefon znajdą przecież, zrobią przeszukanie. Tym bardziej, że będzie coś promieniowało. To więc nie wiem, czy ona poszła na ten komisariat, czy nie, ale to wiesz, ona też takie ciepłe kluchy. Będzie się cały dzień zastanawiała, czy to warto na tę policję iść, na grenadierów, czy nie warto. Tutaj na Pradze pełnie tam jest. A tutaj nie masz innego komisariatu? No, nie wiem. Chyba najbliższy tam. Chyba to jest tam. To dobry najbliższy, jak to trzeba iść przez ten... Jeszcze do Waszyngtona to jest daleko. O jest. Jeszcze do Waszyngtona to jest daleko. Dopiero co jeszcze tam. To za Rosarą. To takie biedne życie ma ta Bernadetka święta. Odla ma życie. Podłe życie, jak w Madrycie. Tak. Czyli rozmowy nocą. Także Ameryki już tu nie będzie. W Polsce.